Extra Slow Polish with Dorota Cooper. Listen to stories in Polish. Learn Polish by listening. Native speaker reads. Part 6. At the beginning, you will hear each sentence twice without subtitles. This requires focusing on the meaning rather than reading the translation. You will then hear it a third time with translation so you can check how well you understood it. Good luck! Helena nie miała zbyt dobrego wzroku, więc zwykle nosiła okulary. Helena nie miała zbyt dobrego wzroku, więc zwykle nosiła okulary. Helena nie miała zbyt dobrego wzroku, więc zwykle nosiła okulary. Helen's eyes were not very good, so she usually wore glasses. Ale kiedy miała 17 lat i zaczęła spotykać się z młodym mężczyzną, ale kiedy miała 17 lat i zaczęła spotykać się z młodym mężczyzną, ale kiedy miała 17 lat i zaczęła spotykać się z młodym mężczyzną, but when she was 17 and she began to go out with a young man, nigdy nie nosiła okularów, kiedy była z nim. Nigdy nie nosiła okularów, kiedy była z nim. Nigdy nie nosiła okularów, kiedy była z nim. She never wore her glasses when she was with him. Kiedy przychodził do drzwi, żeby z nią wyjść, ona zdejmowała okulary. Kiedy przychodził do drzwi, żeby z nią wyjść, ona zdejmowała okulary. Kiedy przychodził do drzwi, żeby z nią wyjść, ona zdejmowała okulary. When he came to the door to take her out, she took her glasses off. A kiedy wracała do domu, a on wyszedł, zakładała je. A kiedy wracała do domu, a on wyszedł, zakładała je. A kiedy wracała do domu, a on wyszedł, zakładała je. And when she came home again, and he left, she put them on.
Któregoś dnia matka powiedziała do niej: Heleno, dlaczego nigdy nie nosisz okularów, kiedy jesteś z Piotrem? Któregoś dnia matka powiedziała do niej: Heleno, dlaczego nigdy nie nosisz okularów, kiedy jesteś z Piotrem? Któregoś dnia matka powiedziała do niej: Heleno, dlaczego nigdy nie nosisz okularów, kiedy jesteś z Piotrem? One day her mother said to her, But Helen, why do you never wear your glasses when you are with Peter? On zabiera cię swoim samochodem w piękne miejsca, a ty nic nie widzisz. On zabiera cię swoim samochodem w piękne miejsca, a ty nic nie widzisz. On zabiera cię swoim samochodem w piękne miejsca, a ty nic nie widzisz. He takes you to beautiful places in his car, but you don't see anything. No cóż, mamo, powiedziała Helena. Według Piotra wyglądam ładniej, kiedy nie noszę okularów. A on dla mnie też wygląda lepiej. No cóż, mamo, powiedziała Helena. Według Piotra wyglądam ładniej, kiedy nie noszę okularów. A on dla mnie też wygląda lepiej. No cóż, mamo, powiedziała Helena. Według Piotra wyglądam ładniej, kiedy nie noszę okularów. A on dla mnie też wygląda lepiej. Well, mother, said Helen, I look prettier to Peter when I am not wearing my glasses. And he looks better to me too. Check yourself. Answer the questions. Write your answers in a comment. Co Helena zwykle nosiła? Co Helena zwykle nosiła? Dlaczego to robiła? Dlaczego to robiła? Co zaczęła robić, gdy miała 17 lat? Co zaczęła robić, gdy miała 17 lat? Co robiła, gdy zaczęła chodzić z młodym człowiekiem? Co
co robiła, gdy zaczęła chodzić z młodym człowiekiem. Dlaczego młody człowiek przychodził do niej? Dlaczego młody człowiek przychodził do niej? Co wtedy robiła Helena? Co wtedy robiła Helena? Co robiła, kiedy wracała do domu? Co robiła, kiedy wracała do domu? O co zapytała jej matka pewnego dnia? O co zapytała jej matka pewnego dnia? Co odpowiedziała Helena? Co odpowiedziała Helena? That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.